30. Zapraszamy na serwis informacyjny. Platforma Obywatelska ponosi odpowiedzialność za aferę dotyczącą reprywatyzacji w Warszawie, powiedział poseł PiSu Michał Dworczyk. Parlamentarzysta zabrał głos przed planowaną na 16. nadzwyczajną sesją Rady Warszawy w sprawie reprywatyzacji. W trakcie obrad prezydent Warszawy ma przedstawić informacje na temat m.in. zwrotów nieruchomości w latach 1990-2016. Ponadto radni mogą zająć się powołaniem komisji do sprawdzenia procesu przekształceń własnościowych nieruchomości warszawskich. To platforma. Michał Dworczyk podkreślał dziś, że to Platforma Obywatelska jest odpowiedzialna za nieprawidłowości. Bo przypomnijmy, w ostatnich latach radni warszawscy wielokrotnie zwoływali sesje nadzwyczajne, które miały być poświęcone reprywatyzacji i wypaczeniom oraz błędom i nieprawidłowościom w reprywatyzacji warszawskiej. Te sesje nie dochodziły do skutku. Dlaczego? Bo nie pojawiała się na nich pani prezydent, ale nie pojawiali się na nich też radni Platformy Obywatelskiej. Nie było kworum, nie było sesji. Krótko mówiąc, odpowiedzialność spada na polityków Platformy Obywatelskiej, a bez zgody kierownictwa partii na zrywanie obrad, na pewno radni sami by sobie na to nie pozwolili. Dlatego odpowiedzialność za aferę warszawską spoczywa na Platformie Obywatelskiej. Tymczasem do prokuratury trafiło 6 zawiadomień dotyczących nieprawidłowości przy zwrocie nieruchomości, 3 w Śródmieściu i 3 na Pradze Północ. Poinformowali o tym w Warszawie burmistrzowie tych dzielnic Piotr Kaźmierczak i Wojciech Zobórski. Prokuratura Krajowa zdecydowała z kolei o powołaniu w Dolnośląskiej Prokuraturze Regionalnej Zespołu Prokuratorskiego do spraw reprywatyzacyjnych w Warszawie. Ruszyły konsultacje strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ma ona spowodować rozwój polskiej gospodarki głównie z wykorzystaniem innowacyjności. Według resortu rozwoju przyspiesza kontraktowanie środków unijnych. Wczoraj rozpoczęły się pierwsze z 12 zaplanowanych w całej Polsce konferencji konsultacyjnych. Przedstawiciele resortu będą rozmawiać o proponowanej przez rząd nowej wizji rozwoju Polski. Każde ze spotkań będzie poświęcone innemu aspektowi. Strategia ma gwarantować przedsiębiorcom wolność gospodarczą, stwarzając m.in. jak najszersze paletę regulacji czy ustaw służących ich działalności. Podstawowym źródłem wzrostu gospodarczego jest nowoczesny rozwój gospodarki oparty na cyfryzacji, mówił na konferencji wicepremier minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Chcemy zrobić dwie rzeczy. Ponowne rozruszanie tej machiny inwestycji związanych z funduszami unijnymi i funduszami centralnymi i to robimy, ale drugie koło zamachowe inwestycyjne to jest coś, co chcemy odtworzyć, co chcemy zbudować. To jest koło zamachowe inwestycji polskich, endogenicznych, wewnętrznych, takich, które są dobrze zakotwiczone w globalnym rozwoju gospodarczym, ale jednocześnie nie są zależne wyłącznie od właśnie funduszy unijnych. W lipcu powstał projekt strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Teraz trwają szerokie konsultacje społeczne. W październiku finalna wersja dokumentu zostanie przedłożona Radzie Ministrów. Resort rozwoju do udziału w konsultacjach strategii zaprasza samorządowców, naukowców, przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane. Harmonogram spotkań jest dostępny na stronie internetowej ministerstwa. Tak duże państwo jak Polska od dawna powinno posiadać swoje samoloty, zwłaszcza przy tak dużej ilości wizyt zagranicznych, komentuje doktor habilitowany Wojciech Gizicki. Ekspert do spraw bezpieczeństwa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odniósł się tym samym do rozpisania przez MON przetargu na zakup samolotów dla najważniejszych osób w państwie. Jak mówił wczoraj wiceszef resortu obrony Bartosz Kownacki, resort chce kupić po 2 nowe maszyny, małe i średnie oraz 1 średnią używaną. MON oczekuje, że przetarg na 2 nowe małe samoloty będzie rozstrzygnięty już z końcem tego roku, a samoloty zostaną dostarczone w przyszłym roku. Za transport VIP-ów ma odpowiadać jednostka wojskowa. Ma nią być pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie Okęciu. Doktor habilitowany Wojciech Gizicki zwraca uwagę, że posiadanie własnych samolotów dla najważniejszych osób w państwie to konieczność. Niezależnie od tego, kto rządzi, samoloty dla najważniejszych osób w państwie być powinny. Z uwagi na to, że ilość wizyt, które się odbywa, czy w Europie, czy na świecie jest tak duża, że trudno wyobrazić sobie na dłuższą metę, żeby korzystać z linii regularnych. W związku z tym tak duże państwo jak Polska, centrum Europy, powinno takie samoloty od dawna posiadać. Często te wizyty są krótkotrwałe, trwają 5, 6, 8 godzin. W związku z tym komfort użytkowania samolotów jest oczywisty, z uwagi na to, że są cały czas dostępne dla osoby je używającej. Dlatego jest to zdecydowana przewaga samolotów
tego typu nad samolotami rejsowymi. I tutaj na tego typu decyzje nie powinno się oszczędzać. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby zakupić samolot, który byłby zdecydowanie przewyższający potrzeby. Natomiast sam fakt posiadania samolotu jest bezdyskusyjny. Rozpisanie przetargu na dwa samoloty dla osób pełniących najwyższe funkcje w państwie resort zapowiedział już w czerwcu. Obecnie MON czarteruje od PLL LOT 2 samoloty średniej wielkości Embraer 175. Umowa w tej sprawie wygaśnie w 2017 roku. Rosja nie jest izolowana, a Zachód będzie musiał zabiegać o odzyskanie jej zaufania, powiedział dziś szef MSZ-u Rosji. Z okazji inauguracji roku akademickiego w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych Siergiej Ławrow wygłosił przemówienie. Ocenił w nim, że budowanie wielobiegunowego systemu światowego nie sprzyja postawa Zachodu pragnącego utrzymać dominację. W jego wystąpieniu dominowała ostra krytyka Zachodu. 80% ludności świata żyje w krajach, które podzielają nasze podejście i chcą sprawiedliwości w sprawach międzynarodowych, oświadczył Ławrow. Szef rosyjskiej dyplomacji powiedział, że Rosja nie widzi alternatywy dla porozumień mińskich, przy czym niewywiązywanie się z nich zarzucił władzom Ukrainy. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodnim wybrzeżu możliwy słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północnym wschodzie do 27 stopni na południowym zachodzie. Wiatr we wschodniej połowie kraju słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany. Na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali, ciśnienie będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej po aktualnościach dnia. Także widzicie Państwo. Drodzy Państwo, dziś w rozmowach niedokończonych o godzinie 21.30 podejmiemy temat konsekwencje wybuchu II wojny światowej dla Polski i świata. Naszym gościem będzie pan profesor Wojciech Polak. Zapraszamy serdecznie. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pamięć wojny. 77 lat temu Niemcy napadły na Polskę. Walczyliśmy opuszczeni przez naszych sojuszników. Czytam w naszym dzienniku. Głosy za wolną niedzielą. Ponad 350 tysięcy Polaków podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy ograniczającym handel w niedzielę. Szczegóły w naszym dzienniku. Zła reprywatyzacja. O patologicznym splocie interesów grupy biznesmenów i urzędników w Warszawie pisze Filip Frąckowiak. Zdrowe przekąski dla dzieci. Sklepy uginają się od niezdrowych, wręcz szkodliwych przysmaków dla dzieci. Nasz dziennik proponuje więc ich zdrowe odpowiedniki. Obrazek świętego Michała Archanioła z modlitwą papieża Leona XIII. Proś świętego Michała Archanioła o obronę w walce ze złem. Szczególnie zaproponuj to swoim dzieciom i wnukom. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Wszyscy, którzy pragną być ewangelicznymi siewcami, którzy kochają świętego Jana Pawła II. Już jest po Światowych Dniach Młodzieży, po wielu wydarzeniach. Powracamy do sprawy bractwa świętego Jana Pawła II. Zapraszamy do tego bractwa. Może do niego należeć każdy, kto stara się być dobrym, praktykującym katolikiem i Polakiem oraz naśladować świętego Jana Pawła II w jego totus tuus. Następnie otrzyma referencję na piśmie od swego duszpasterza i podejmie według możliwości zadania członka bractwa. A więc pierwsze. Modlitwę, 1/10 różańca przynajmniej codziennie, w intencji Kościoła, Ojczyzny, o pokój w Ojczyźnie, w świecie i w intencji ewangelizacji Polski i świata oraz za członków Bractwa Świętego Jana Pawła II. Drugie, będzie zgłębiał nauczanie Świętego Jana Pawła II, w tym według możliwości będzie starał się brać udział w wydarzeniach w związku ze świętym Janem Pawłem II proponowanych przez Bractwo. Trzecie. Będzie tworzył domową biblioteczkę świętego Jana Pawła II. Chodzi tu o książki, muzykę, filmy,
i tak dalej, o dzieła świętego Jana Pawła II, a więc dokumenty, które wydał jako papież. Czwarte zadanie to rozpowszechnianie nauczania świętego Jana Pawła II i wiedzę o nim. Piąte, tu sekcja młodzieżowa, inaczej JP2, nowe pokolenie. Dla sekcji młodzieżowej szczególne zadanie poznawanie świętego Jana Pawła II, jego życia oraz najlepszych Polaków i świętych jako wzorów do naśladowania. Szóste zadanie to współpracowanie z sanktuarium świętego Jana Pawła II, wspieranie modlitwą, według możliwości, także materialnie, przez wolontariat i tu animację pielgrzymów i strzeżenie relikwii świętego Jana Pawła II. Siódme, każdy z członków żywych i zmarłych bractwa ma udział w modlitwach, nowennach do świętego Jana Pawła II i mszach świętych w każdy czwartek w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Toruniu. 8. Członkowie Bractwa Świętego Jana Pawła II mają specjalne stroje. Podczas dyżurów w sanktuarium, animacji pielgrzymów, strzeżenia relikwii Świętego Jana Pawła II w Toruniu i podczas uroczystości w sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu. 9. Członkowie Bractwa na Warszawa wyznaje Matkę Boską. 10. Warszawa jest bardzo religijna. Warszawa, Warszawa. Tu nie jest Ameryka, tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok. Tu nie ma prawosławnych, tu nie ma Ewangelii. I świętego Jana Pawła II w Toruniu. Opiekunem, zwierzchnikiem jest ojciec redemptorysta wybrany przez kolegium ojców. Jak w punkcie poprzednim. Sekretarzem siostra Franciszkanka Rodziny Marii posługująca sanktuarium. By zostać członkiem bractwa, należy też wypełnić specjalną deklarację i przesłać na adres e-mailowy bractwo@radiomaria.pl. bractwo@radiomaria.pl. Otrzymanie odpowiedzi pozytywnej oznacza przyjęcie do bractwa. Słuchać można wszystkiego. Pierwsze, uroczyste przyjęcie do bractwa będzie słuchać czasem takich rzeczy i takich, ale potem wyciągaj wnioski. Inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II w sobotę 22 października bieżącego nie religijność jako taka, zdziada prawiada, tylko zapraszamy serdecznie. Rzeczy prosimy nowych. Mózg pływa. Tutaj mówili strażnicy, że nawet starzy ludzie mogą wszystko dokładnie pamiętać, gdy będą zapamiętywali, bo jak oni się olewają, ociągają, olewają, to wszystko mówią, że SMS-ów nie umieją czytać, SMS-ów nie umieją pisać, no to o tym my tutaj będziemy mówić. Proszę zaglądać do naszych komentarzy Radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Extra, Elhoff, Elhoff, YouTube. Wiadomości nie. Yeah.
Rozpoczynamy audycję aktualności dnia 77. rocznica niemieckiej agresji na Polskę. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i pani premier Beaty Szydło odbyły się w Gdańsku obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Poranne uroczystości na Westerplatte rozpoczęły się zgodnie z tradycją tuż przed 4:45. O tej godzinie 1 września 1939 roku nastąpił niemiecki atak na Polskę. Szanowny panie marszałku, szanowna pani premier, czcigodni kombatanci, rodziny bohaterów Westerplatte, Westerplatczyków, szanowni państwo ministrowie, ekscelencjo, księża arcybiskupie, szanowne panie posłanki, panowie posłowie, szanowne panie senator, panowie senatorowie, panie prezydencie, przedstawiciele samorządu regionalnego, wojewódzkiego i samorządów lokalnych, szanowni panowie generałowie, szanowni państwo oficerowie, żołnierze, harcerze, wszyscy dostojni zebrani goście. Stamtąd, z zakrętu nazywanego przez polskich ludzi morza zakrętem pięciu gwizdków, padła o godzinie 4:48 1 września 1939 roku salwa z 11 dział pancernika Schleswig-Holstein. Ta salwa oddana zdradziecko z pancernika, który przypłynął do Gdańska gościnnie, rozpoczęła II wojnę światową. Rozpoczęcie II wojny światowej poprzez atak na niepodległe, suwerenne, wolne państwo, jakim była II Rzeczpospolita, było pierwszym pokazem tego, jak będzie wyglądała ta wielka wojna, która właśnie się rozpoczynała.